Siema, przystanek trzeci, po dwóch dniach przerwy. Przyjechałem drugi raz w zasadzie w okresie dwóch miesięcy na łowisko Jerzyn, na jezioro Jerzyńskie. Bardzo spodobało mi się tutaj na zawodach o Puchar Piastów, więc z racji tego, że jestem w Polsce, uznałem, że tu przyjadę. Tym razem wybrałem troszeczkę głębszą wodę. Będę się szykował, tutaj jak widzicie czeka łódź, bo będziemy się przeprawiać na stanowisko numer 40, więc pakujemy mandżur do łódki, przeprawiamy się i do dzieła. Jezioro Jerzyn, volume 2, 2022. Zaczynamy! Dobra ziomeczki, jestem po przeprawie, jak zapewne widzieliście. Fajna, ciekawa atrakcja, można powiedzieć. Stanowisko wam pokażę później, bo na razie mam wielki rozgardiasz. A teraz chciałem wam pokazać, jak będzie wyglądało moje łowienie. Tutaj mamy ogólnie środek wody, stanowisko 40 na Jerzynie. Tutaj fajne, powalone drzewka, ale wiem, że jest ogrom zaprzepów, więc na razie z tego zrezygnuję i będę obławiał sobie całą moją prawą stronę. Za chwileczkę popłynę posądować, ale już po wstępnych rozmowach z gospodarzem wiem, że tutaj mamy gdzieś około 2 metry. Widziałem pierwsze spławy koło tej wierzby tutaj. No i cztery moje kije sobie będę wzdłuż brzegu tutaj ustawiał na różnych mieszankach, na różnych przyponach i zobaczymy, czy z któregoś poszczególnego kija będzie coś wyjeżdżało. A teraz jestem w trakcie dowiązywania sobie strzałówek. W zasadzie to 50 buldożera sobie tutaj właśnie będę zakładał, bo mamy tutaj naprawdę ogrom tych powalonych drzew, więc w przypadku, gdyby mi tam gdzieś weszło, mam jakąś tam szansę wyciągnąć tą rybę. Więc co, ja powoli przygotowuję się do wywózki kijów, a potem będę się odzywał, co i jak ze stanowiskiem. Chodzi o zestawy, no to tak jak wspomniałem, przy możliwościach czterech wędek u mnie klasycznie, czyli blobek rig, tym razem postawiłem na truskawkowego orzecha tygrysiego z podbitym dumbbellsem ananasem. Następnie mamy slip diriga ze zbalansowanym hotdemonikiem, no i potem dwa razy roni rig na fluorokarbonie z kuleczką hotdemon i raz ananasik. Wygląda zacnie, jak dla mnie. Obydwa karpi też okazało się pyszne i atrakcyjne. Jestem w najbliższej miejscówce obok mojego stanowiska i jak to na mnie przystało, uwielbiam łowić w zaczepach. Więc zobaczcie sobie, tutaj jest taka powolna to pola i chcę łowić między właśnie poszczególnymi gałęziami tej topoli. Mam tu około 2 metra głębokości. No i teraz właśnie chciałbym sobie sprawdzić, jak wygląda sytuacja z zaczepami. Więc przyszykowałem sobie taki ciężarek, teraz będę nim rzucał tutaj do dna i sprawdzał, czy tam właśnie nie ma jakichś starych gałęzi. Na pierwszy rzut oka było w miarę ok, czysto, ale wolę sobie, o, już czuję, że są jakieś zaczepy. Wolę sobie to przesunować niż rzucać po prostu na tak zwaną pałę i potem tracić ryby w tych zaczepach, ale fajnie, twarda miejscówka. Tu jest wszystko ok, więc widzę, że to drzewo jest dość stare i raczej tego, o, tutaj mamy dość duży zaczep,
i raczej te gałęzie, które były drobniejsze, to one są już tutaj rozłożone. Ja biorę sobie taki ciężarek i po prostu pod nie im szuram sprawdzić, czy nie ma jakichś zbędnych zaczep. Więc to jest moja pierwsza potencjalna miejscówka, około może 40-30 metrów od miejscówki. I teraz na zwykłym sznurku rolniczym, najzwyklejszym, taki ciężarek 200 gram, jadę sobie nim po dnie. O, i co chwilę czuję jakieś zaczepy, ale ewidentnie jest to coś drobnego, jakieś małe gałązki, więc to nie powinno mi sprawiać jakichś problemów przy ewentualnym braniu. Nogi tkiwa wywiezione, teraz pokażę wam na szybko, jaki to jest piękny klimat właśnie tego obozowiska. No i na stanowisku taki fajny wojskowy namiot już rozłożony, tu już mam wszystko ogarnięte, łóżeczko, kawał miejsca, nie musiałem tego swojego namiotu ze sobą taszczyć, oczywiście kołyska, tutaj jakaś spożywka, no i kije. Wchodząc do namiotu, leżąc na łóżku, będę miał taki widoczek. Więc petarda, wszystko widać i dookoła całe jezioro Jeżyńskie. Słuchajcie, trochę mi się przysnęło. Zmienimy światło. O. Słuchajcie, trochę mi się przysnęło, ale po 21 zagrała pierwsza wędka. Komisyjnie zobaczcie sobie 16700, coś takiego, 16700 z workiem, czyli około 15 kg. Postaram się wam teraz zaprezentować, piękna rolka. Pierwszy kij, który pojechał, to orzeszek z dumbbellsem, więc piona dla jednego z widzów, który wiedział, na co pojedzie. Poszedłem na popołudniową drzemkę. No i obudziłem się dopiero teraz, czyli 23, i całe szczęście, bo mam się dużo rzeczy do zrobienia. A w zasadzie to nie obudziłem się sam, tylko pokażę wam, kto mnie obudził, kto u mnie zagościł. Zobaczcie sobie, piękna jeżyńska piętnasteczka. Zobaczcie sobie, jaki piękny byczek, jaśniutki, widać, że bardzo stara rybka. Rolada przepiękna i rybę dał. Pojedynczy orzeszek tygrysi podbity dumbbellsem, ananasem i wszystko zadipowane w Indian Spice na zestawie parę kuleczek Hot Demon. Piękny byczek. Wypuszczamy wariata. Siemasz, na spokojnie już o poranku. Mam około godziny 10, więc w miarę się wyspałem. Teraz zrobiłem sobie cappuccino, ale jeszcze przy wędkach nic nie kombinuję. W nocy, jak widzieliście, wyjechała bardzo fajna piętnasteczka na orzeszka podbitego dumbbellsem ananasowym, zasypane paroma kulkami Hot Demonic, więc fajnie się to sprawdziło. Na razie na wodzie widać ciszę, jakieś spławy. Tu widziałem pojedyncze, bardzo blisko mojego pomostu. No a teraz wypiję sobie cappuccino, popłynę sobie posądować może jakieś miejscówki w trochę głębszej partii zbiornika, zobaczymy, co tam w wodzie piszczy. No i na bieżąco będę was informował, co i jak. Dobra, mordeczki, poświruję trochę, co? Panie, wieczne łowienie na te same przypony. Zobaczcie, teraz płynę, gdzieś znajdę miejscówkę na 5 metrach. No i pierwszy raz w tym sezonie. Spróbujemy z igriga. Może akurat, bo widzę, że tu spławiają się rybki właśnie gdzieś 10 metrów od pomostu, a tam już jest głębokość około 5 metrów. Więc może ta rybka sobie gdzieś wtoni nam takiego fajnego ziga zaście. Wszystko to sobie zapsikam sprayem ananasowym i sprawdzimy. Trzeci kij na głębszą wodę, około 3,5 metra, będzie dzisiaj Sleep D-Rig z
kuleczką 20 mm tonącą, podbitą 14 popkiem. Blackberry w tym roku nowość, ale naprawdę świetnie mi się sprawdza, więc jedynki zawsze obowiązkowo. Po śniadanku szybka drzemka i mam nadzieję, że obudzi mnie budzik. Wiecie jaki, pokażę wam. Uff. Taki. Halo. Umawiamy się za godzinę? No dobra, no to czekam piona. Trzymam za słowo. Słuchajcie, umówiliśmy się z centralką, że podczas drzemki mnie obudzi za godzinę. No i z centralką można się umawiać. Zobaczcie co mi, jaki kabanik. Olejemy go troszkę, zanim go zobaczycie. Zobaczcie sobie, jakie smoczycho. Piękny amur, piękna azjata. Znowu orzech tygrysi podbity dumbbellsem zagrał. Coś pięknego, zaraz go zważymy. Spróbuję sobie zrobić jakieś fajne foteczki. Piękności. Cały i zdrowy. Słuchajcie, kolejna rybka na ten sam zestaw. Zobaczcie, truskawkowy orzeszek tygrysi podbity ananasowym dumbbellsem i to wszystko mocno dipowane w Indian Spice. Można powiedzieć, że taki bardziej typowo karpiowy zestawik. Natomiast widzieliście, bardzo fajny amurek też sobie to zassał. Więc drugi zestaw, który był obok, na pojedynczego popka na Roni Rigu, zmieniamy go również na orzecha z dumbbellsem. Jeśli to się sprawdza, no to czemu by na to nie próbować. Jest taka akcja, wyciągnąłem na chwilę kije z wody, bo skończyła mi się już woda do picia i zerknąłem sobie na mapach najbliższą stację benzynową. No i po przepłynięciu pontonem na drugą stronę miałem tam jakieś 10 minut na nogach. No i właśnie dotarłem do celu i patrzcie, jak wygląda stacja w okolicach Jeżyna. Tu gdzieś powinna być stacja benzyna. Właśnie dotarłem do celu. Super, nie? Porażka. Idę z powrotem, no bo co? Dobra, obejrzałem meczyk.
Niestety przegraliśmy, jak każdy wie, z Belgią 1-0. Jakieś pojedyncze piki miałem. Zjadłem sobie grillka, jakaś karkóweczka, kiełbaska. No i zbieram się do spanka. Mam nadzieję, że obudzi mnie jakiś piękny konik. Regularność utrzymana. Trzeci dzień, trzecia rybka. Może nie jest kolosem, ale każda jedna cieszy. Foteczki nawet nie będę robił, szybko wypuszczamy, przewodzimy zestaw. I jazda. No i moja zasiadka na jeżynie dobiega końca. Jak widzieliście, udało się wydubać dwa karpiki, jednego amurka. No ta ostatnia doba, powiem wam, że kompletnie uciął mi się kontakt z rybą. W ogóle jej tutaj nawet nie widać, żeby się gdziekolwiek spławiała. Nie wiem, czy ryba też nie poszła na tarło. Po rozmowie z właścicielem też mi dał taką sugestię. No ale może powiedzieć, że jestem zadowolony, bo fajna piętnasteczka, fajny amurek, więc wszystko w porządku. Teraz uderzamy na łowisko Korzecznik. 106 km do celu. Wpadajcie na jeżyn, naprawdę piękna miejscówka. Stanowisko numer 40, przeprawowe, cisza, spokój. Wyjątkowe miejsce, obok pomostu obalone drzewa, więc wszystko to, czego karpiarz by sobie chciał. A więc łowisko Jeżyn 2022. Kończymy.